Dzień dobry, Łukasz Żmuda. Zapraszam na serwis informacyjny. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi, która potrwa do końca głosowania w niedzielę. Za jej złamanie grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w internecie. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i potrwa do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21 w niedzielę. Izraelska armia przedstawiła wnioski z dochodzenia w sprawie ataku na wolontariuszy. Zdymisjonowano 2 oficerów. Przypominamy, 7 wolontariuszy Międzynarodowej Organizacji Pomocowej World Central Kitchen, w tym Polak, zginęło w nocy z poniedziałku na wtorek w nalocie sił izraelskich w Strefie Gazy. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej, która przybyła kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. Siły obronne Izraela IDF opublikowały w mediach społecznościowych wnioski z dochodzenia w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Atak na pojazdy pomocy humanitarnej jest poważnym błędem wynikającym z istotnych nieprawidłowości związanych z błędną identyfikacją, błędami w podejmowaniu decyzji i przeprowadzeniem ataku sprzecznego ze standardowymi procedurami operacyjnymi. To konkluzje z dochodzenia przeprowadzonego przez izraelską armię w związku z atakiem na wolontariuszy World Central Kitchen. W związku z prowadzonym dochodzeniem szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Herzi Halevi udzielił nagany 3 wysokim rangom oficerom i zdymisjonował 2 kolejnych w rezultacie poniedziałkowego ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginęło 7 osób. Podał portal Zman Izrael. Przenosimy się na Ukrainę. Rosyjski nocny ostrzał Ukrainy przyniósł śmiertelne żniwo. W sobotę Rosja zaatakowała rakietami manewrującymi i dronami na całej Ukrainie. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy, podają siły powietrzne Ukrainy. Poderwano także polskie i sojusznicze samoloty. 6 osób zginęło w Charkowie na wschodzie Ukrainy w wyniku rosyjskich ostrzałów. 10 osób zostało rannych, poinformował na serwisie Telegram mer Charkowa Ihor Terechow. Podkreślił, że drony rosyjskie uderzyły w zabudowanie mieszkalne. Uszkodzone zostały wielopiętrowe bloki mieszkalne i akademiki, a także budynki administracyjne, stacja benzynowa i samochody. Mer Charkowa podkreślił, że ten atak na cywilów w Charkowie świadczy po raz kolejny, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Rosja zaatakowała w nocy z piątku na sobotę różne regiony Ukrainy pociskami manewrującymi i dronami. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na terytorium całego kraju. W pierwszych doniesieniach z Charkowa informowano o śmierci 2 osób w nalocie, który rozpoczął się tam krótko po północy. Rosjanie odpalili drony także w kierunku Kijowa. 2 dobę z rzędu atakowali dronami, a także pociskami rakietowymi obwód zaporoski. Uszkodzone zostały zakłady przemysłowe w tym regionie, podała agencja Ukrinform. W związku z rosyjskim ostrzałem terytorium Ukrainy po godzinie 4 czasu polskiego dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne. Bieżącą sytuację na Ukrainie i agresywną aktywność wojsk rosyjskich na antenie telewizji Republika komentował publicysta Jakub Maciejewski. Faktycznie rok temu mogliśmy jeszcze mieć nadzieję, że kontrofensywa ukraińska będzie takim przełomowym momentem w tej wojnie, który przerwie front rosyjski i gdzieś zaważy faktycznie na wyniku całej wojny. Tak się nie stało, zwłaszcza z tego powodu, że Zachód przekazuje owszem dużo uzbrojenia, ale gdybyśmy popatrzyli w szczegółach, przekazuje to bardzo nieefektywnie, przekazuje tak, że nie da się skumulować sił obrońców w jakimś jednym znaczącym
uderzeniu na najeźdźce, na Rosjan. I teraz od paru miesięcy trwa takie wyczekiwanie, czy Rosjanie przygotowują swoją jakąś wielką ofensywę. Teraz trochę zadajemy sobie pytanie, czy i w którym momencie Rosjanie zaatakują. Są trzy prawdopodobne kierunki. Obwód zaporoski właśnie, czyli w połowie tego frontu od południa na północ w stronę miasta Zaporoże przez frontową miejscowość Orichiv. Czy może będzie to atak na Charków i tej nocy kilka osób zginęło w nocnym ostrzale Charkowa, osób cywilnych, bo tam intensywnie, coraz intensywniej to duże miasto na wschodzie Ukrainy się bombarduje, ale i są takie głosy, które słyszałem od swoich kontaktów na Ukrainie, że być może pójdzie nowa ofensywa nawet na Kijów. I widać z tego, że Rosjanie bardzo okrzepli na tej wojnie. Państwa demokratyczne, takie jak Ukraina, czy już nie mówiąc o państwach Zachodu, męczą się szybciej, gdy Rosjanie w tym paratotalitarnym ustroju są w stanie znieść dużo wyrzeczeń, biedy. No oni nie zaznali rzadko kiedy normalnych warunków cywilizacyjnych, więc faktycznie są bardziej nastawieni na długą wojnę, a to dla Zachodu niestety zła wiadomość. Nawet 25% terytorium kraju jest skażonych różnego rodzaju ładunkami wybuchowymi, przekazał minister spraw wewnętrznych Ukrainy. Rosjanie metodycznie dewastują naszych sąsiadów ciągłymi nalotami na cele cywilne i infrastrukturę krytyczną. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainie. Tylko minionej doby doszło do 80 bombardowań i ponad 100 ostrzałów z systemów artylerii rakietowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwraca uwagę na coraz większy poziom zaminowania ukraińskiego terytorium. Poziom zaminowania w niektórych częściach Ukrainy jest coraz gorszy. Będziemy mieć do czynienia z poziomem skażenia, jakiego nie widzieliśmy od czasów I i II wojny światowej. Niestety będzie to miało wpływ na to terytorium przez wiele nadchodzących dziesięcioleci. Według ukraińskiego MSW różnego rodzaju rosyjskie materiały wybuchowe znajdują się na około 1/4 terytorium kraju. To wszystko na tę chwilę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.